Pani Barbara Klein z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu opowie nam o adaptacji obiektów górnictwa w Zabrzu. W studium przypadku, w programie ma Pani tylko 10 minut na swoją wypowiedź, to prawda? Tak, to prawda. Dlatego, Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Postaram się w takim dość telegraficznym skrócie przedstawić Państwu przede wszystkim problemy rewitalizacji obiektów poindustrialnych, czy też postindustrialnych w zasadzie położniczych, ograniczając do minimum zagadnienia historyczne. Bardzo przepraszam, ale po prostu tu się inaczej nie da. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu obecnie, w swojej obecnej formie, to jednostka, która została utworzona poprzez połączenie Starego Muzeum Górnictwa Węglowego i które było zapisane jednostką, takim klasycznym muzeum branżowym, muzeum eksponatowym i kopalni, zabytkowej kopalni Guido. I od w tej formie funkcjonuje od 2013 roku. To, co je odróżnia od placówek, w których Państwo pracujecie, mieszkacie, przepraszam bardzo, ale to nam się niestety zdarza wszystkim, to, że podlegamy pod prawo górnicze i geologiczne i w pewien sposób muzeum jest również czynnym zakładem górniczym. Zarządzamy w tej chwili trzema enklawami zespołu autentycznej zabudowy górniczej z podziemiami. To jest ten element, jeżeli chodzi o placówki muzealne, nie tylko na skalę polską, jeśli chodzi o dziedzictwo górnicze, ale również na skalę europejską. Tak to wygląda w lokalizacjach, natomiast na mapie miasta też podziemne kompleksy na czerwono pokazane przebieg głównej kluczowej szczeliny dziedzicznej, na żółto przebieg dawnego skansenu górniczego Królowa Luiza, jeżeli ktoś kiedyś bywał na Górnym Śląsku, i ośrodka propagandy górnictwa, czy też szkolni szkoleniowej, i zielony kolor to kopalnia Guido. Te wyrobiska tak naprawdę są największym bogactwem muzeum i tak naprawdę ekspozycją muzealną, w której prezentowane są nasze, możemy powiedzieć, trasy turystyczne, ponieważ tak to traktujemy, ale również prezentowana część eksponatów na warunki konserwatorskie, z czego Państwo sobie na pewno zdajecie sprawę, nie pozwalają na pokazanie zbyt wielu oryginałów. Możemy wracać do poprzedniej dyskusji i roli replik. W każdym razie kopalnia Guido, czyli ten jeden z najstarszych elementów udostępnianych turystycznie, jeżeli Państwo interesowali się ochroną dziedzictwa, w latach 2000 został faktycznie taki stoczony praktyczny bój o to, żeby ją pozostawić, bo była postawiona w stan likwidacji. Od 2007 roku utworzono tam zabytkową kopalnię Guido, natomiast tak jak i pozostałe elementy tego zespołu, wymagała naprawdę bardzo wielu prac, żeby doprowadzić ją do takiego stanu, by nie tylko przyciągała turystów, ale też coś dość rozsądnego o górnictwie opowiadała. Przepraszam. Po pracach rewitalizacyjnych kopalnia, tak jak poprzednio, udostępnia dwa poziomy zwiedzania. Poziom 170, poziom 322. Na jednym z tych poziomów utworzono ekspozycję poświęconą patronce górników, świętej Barbarze, zrewitalizowaną, odnowioną kaplicę, która służy w tej chwili głównie jako kaplica. I tym samym wprowadzono jakby nową opowieść, nową narrację. Natomiast na poziomie 320 po pracach trasy zmodernizowano, odnowiono, doposażono, natomiast pozostawiono tą narrację związaną z historią górnictwa lat 80., lat 70., czyli tego współczesnego. Otwarto także nowe trasy turystyczne, pozostawione w takim kształcie, taki jakby górnik z nich wyszedł, czyli tak jak skończyła się likwidacja z minimalną ingerencją w trasę, możemy oglądać tą kopalnię zatrzymaną w czasie. Dodatkowo utworzona została podziemna strefa eventowo-restauracyjna-komercyjna, konferencyjna, w której realizuje się imprezy kulturalne.
kongresy, imprezy również takie, które są typowymi imprezami komercyjnymi. I modernizacji uległy także budynki ruchu turystycznego na górze, na powierzchni, a także zyskaliśmy bazę konferencyjno-noclegową w hostelu Wina. Drugi z kompleksów związany z dwoma rejonami Szybów, Szymon Karmel i Michalina. Ja używam tłumaczonych nazw pierwotnych. Nie chcę się wdawać w zmiany nazewnictwa, które następowały wraz ze zmianami własnościowymi kopalń. Związany jest przede wszystkim z nadziemną częścią, czyli Szybem, dawnym Szybem Karmel, gdzie zachowane są zabudowy, zachowana jest zabudowa górnicza, zabudowa dawnego Szybu. Oraz z tym, o czym już mówiłam, drugim rejonem, rejonem Szybu Wilhelmina, gdzie kiedyś działał skansen górniczy Królowa Luisa, zamknięty w 2011 roku w przestrzeniach dawnej kopalni Królowej Luisa, jednej z pierwszej w zasadzie polskiej kopalni skarbowej i szkoleniowej sztolni ćwiczennej ośrodka propagandy górnictwa. Te obiekty wymagały bardzo wielu prac, zwłaszcza zamknięty z przyczyn bezpieczeństwa kompleks podziemnego skansenu. Tutaj przede wszystkim należało przywrócić możliwość ruchu turystycznego, przewietrzanie, wentylację, bezpieczeństwo, a także na nowo przemyśleć kwestię ekspozycji, ażeby ona w pewien sposób była kompatybilna i uzupełniała to, co pokazywane jest w kopalni Guido. W tej chwili główną atrakcją są pokazy działających maszyn i urządzeń górniczych. Jest to również przestrzeń, w której realizowane w tej chwili są działania edukacyjne muzeum i jest ona w zasadzie dedykowana naszym najmłodszym odwiedzającym. Podobnie jak w poprzednim wypadku baza turystyczna na powierzchni i został utworzony kompleks naziemny na terenie przylegającym do Szybu Wilhelmina. Stworzono taki naziemny park, no moglibyśmy powiedzieć park edukacyjny czy park naukowy, ale równocześnie przestrzeń rekreacyjną stanowiącą miejsce imprez plenerowych. Przepraszam bardzo. Te prace wymagały również typowych prac górniczych, czyli udrożnienia szybów, wprowadzenie, o ile w wypadku kopalni Guido mamy pozostawioną autentyczną szolę górniczą, tutaj już szyby Wilhelmina wprowadzono współczesną windę, aczkolwiek umożliwiającą oglądanie rury szybowej. W ramach tego projektu zostały zmodernizowane również część budynków nadziemnych zrealizowanych w rejonie Szybu Karmel, gdzie urządzono nowoczesne wystawy poświęcone dziejom kopalni, a także wystawę kopalni Edisona poświęconą w zasadzie elektryfikacji czy też w ogóle urządzeniom elektrycznym w górnictwie. Dodatkowo kompleks łaźni łańcuszkowej, czyli główny kompleks bazy turystycznej obsługującej nasze kompleksy, sala wystawiennicza, sala konferencyjna, taka wielofunkcyjna przestrzeń. I ostatnie z wyrobisk, rewitalizacja głównej kluczowej sztolni dziedzicznej, obiektu podziemnego, hydrotechnicznego, chyba takiego największego, nie mającego elementu wyrobiska podziemnego, hydrotechnicznego XIX wieku, początku XIX wieku, bo łączyła ona, była to sztolnia odwadniająca i transportowa, łączyła ona dwie pruskie kopalnie skarbowe, kopalnie Królowej Luizy i kopalnie Króla, oddalonych bagatela 14 km, jedna w Chorzowie, druga w Sandżu. I praktycznie rzecz biorąc, sztolnia przestała istnieć, została wymazana z pamięci, wymazana z map. Także w momencie, kiedy zaczęto mówić o próbie jej rewitalizacji, było to traktowane bez mała jako mrzonka. W zasadzie pierwsze prace były prowadzone wtedy, kiedy nie rozpoznano jeszcze była do końca lokalizacja, dokładna lokalizacja tego wyrobiska. Także tu Państwo możecie sobie zdać sprawę z trudności tego działania. Te sztolnie już w trakcie prac była rewitalizowana takimi typowo metodami górniczymi. Tam się nie za bardzo dało wprowadzić jakikolwiek sprzęt zmechanizowany. No i tak jak Państwo widzicie, te prace wymagały też udrożnienia, czyli w zasadzie odkopania na nowo dwóch
szybów, z budowania infrastruktury dodatkowej zapewniającej bezpieczeństwo, przewietrzanie. A całe prace były prowadzone w zasadzie, tak jak mówiłam, tradycyjnymi metodami, z bardzo dużą troską o zachowanie oryginału i zachowanie takich walorów konserwatorskich. Dodatkowo został udrożniony i pokazany chodnik w poziomie, w pokładzie 510, chodnik, którego istnienia w zasadzie się nie spodziewano. W tym miejscu była projektowana przecinka, która miała na nowo połączyć wspomniany już przeze mnie rejon Wilhelminy z główną puszczową sztorną dziedziczną. Okazało się, że istnieje tam XIX-wieczne wyrobisko nie naniesione na mapy i jest to chyba w tej chwili najdłuższy chodnik poprowadzony czysto w węglu, bardzo duża atrakcja turystyczna. W sztolni prezentujemy techniki górnicze z początku XIX wieku. Tak ta trasa turystyczna jest zbudowana i zaprojektowana wraz z replikami niektórych urządzeń zbudowanymi na podstawie zachowanych dokumentacji. I końcówka została wprowadzona trasa wodna z pływ łódkami przypominająca tej pierwotnej funkcji sztolni. Tak jak poprzednio infrastruktura turystyczna. 70% dofinansowania to środki unijne, reszta dotacje od organizatorów i środki własne, środki funduszu środowiska. To króciutko, co dzieje się teraz. Tak jak Państwo zauważyli, mówiłam głównie o podziemiach. Została nam infrastruktura i zabudowania nadziemne, które są objęte obecnym projektem. W ramach tego projektu również przeprowadziliśmy remont maszyny parowej utrzymywanej pod parą. W tym celu jest też w tej chwili już zbudowana wytwornica pary. Ta maszyna była utrzymywana pod parą, była też to jedyna maszyna parowa w ruchu. Rewitalizacja budynków, zabudowań szybukarnych, tych jeszcze do tej pory niezmienionych, w których mają się mieścić funkcje wystawiennicze. Oraz podarunek od miasta Zabrze, czyli cechownia dawna, nie będąca przed rozpoczęciem tego projektowania własnością muzeum, ale już jest własnością muzeum, tam powstaną magazyny muzealne, chociaż obiekt praktycznie wymaga odbudowy. Zagospodarowanie terenu, remont tego właśnie budynku wystawienniczego, tej starej części dawnego muzeum, który mieści zbiory, co z kolei też pozwala nam na pewną dywersyfikację ekspozycji. Tutaj ta ekspozycja będzie miała taki charakter klasyczny. Tu będziemy pokazywać to, czego się nie da pokazać pod ziemią. I też kolejny podarunek od miasta, rewitalizacja wieży ciśniej. W tej wieża nie jest związana z górnictwem, jest związana z wodociągami miejskimi, ale w niej powstanie takie centrum edukacyjne poświęcone zagadnieniom węgla. I faktycznie dostaliśmy, co bardzo nas cieszy, te działania Muzeum Górnictwa były docenione. Państwo widzicie tam zestaw nagród, ogromnie nas cieszy nagroda Europa Nostra, to jest taka wielka dla nas nobilitacja, cieszy nas również Sybilla za konserwację sztolni. I to, czego nam się nie udało, mimo wszego, że w zasadzie czyniliśmy starania i wiemy, że one były pozytywnie zaopiniowane, ale utknęły gdzieś w czeluściach ministerstwa, to nie udało nam się doprowadzić do tego, by ten unikatowy kompleks zyskał rangę pomnika historii. Ja sobie tego bardzo życzę, może to się w przyszłości uda. Serdecznie dziękuję.